Nagrody Korczakowskie 2016 rozdane. Otrzymały je trzy chorzowskie nauczycielki. Anna Klimek ze Szkoły Podstawowej nr 25, Justyna Dobrzyńska-Pietrek z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Oskara Langego oraz Anna Suchecka-Wójcik z Gimnazjum nr 5 imienia Józefa Lompy. Pracuję zwyczajnie, tak mi się wydaje, ale na pewno z pasją, zaangażowaniem. Dla mnie najważniejszy jest uczeń, przede wszystkim indywidualne podejście do pracy z uczniem. Uśmiech na twarzy, zwykła rozmowa i takie rzeczy powodują, że jesteśmy wiarygodni w oczach uczniów. Ja mam nadzieję, że ja raczej dążę do tego, żeby posiadać cechy Janusza Korczaka. Duża cierpliwość, szacunek dla dziecka. To jest to, co jest nieodłączne w pracy nauczyciela. Trzeba absolutnie kochać dzieci, tak jak Janusz Korczak, lubić, przez to lubić swoją pracę i wtedy wiele rzeczy się układa. 26 lat pracuję w szkole, w związku z czym od 9 z wielką radością codziennie idę do pracy. W poprzednich szkołach wiele się nauczyłam, ale tu jest moje serce w ekonomii w Chorzowie. Tu mi dano możliwość rozwinięcia skrzydeł. Tu mam fantastyczne koleżanki, kolegów, no i młodzież tu kocham, także cóż więcej chcieć. Wielkie, wielkie brawa. Celem nagrody jest uhonorowanie nauczycieli za wybitną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobowości, kreatywności oraz za serce wkładane w pracę z młodzieżą. Nagrodę przyznają chorzowscy uczniowie, a wręczał je Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta miasta. Samorządy uczniowskie zgłaszają, samorządy uczniowskie przygotowują wnioski i potem samorządy uczniowskie wybierają tę osobę. Także to jest najpiękniejsze, że jest to nagroda z wyboru młodzieży.